Witam bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu. E, zdanie na dziś. Jak myślisz, tak osiągasz. O czym myślisz, to przyciągasz. Jak myślisz, tak osiągasz. O czym myślisz, to, przyciąga, to przyciągasz. E, możemy w skrócie powiedzieć, że jest to zdanie, które kwintesencja, prawa przyciągania, ale to można tak długo rozkminiać, to można tak długo analizować. Spójrzmy na to, Ile w tym jest prawdy? Czy wy się z tym zgadzacie? Piszcie proszę. Dla mnie to znaczy tyle, że nasze myśli tworzą nasze środowisko. Nasze myśli są przyczyną. To zdanie, które na YouTubie jest takim moim zdaniem przewodnim. Myśli są przyczyną, rzeczywistość skutkiem. Myśli są przyczyną, rzeczywistość skutkiem. Czy się z tym zgadzacie? Piszcie, proszę. Ja jakiś czas temu odkryłam, że jest coś takiego jak prawo przyciągania, że, je, że to, co myślę, krzyczy głośniej nawet niż to, co mówię. To, co czuję, ma znaczenie do tego, co mnie spotyka. To, to jakimi emocjami się kieruję w życiu, jakie pielęgnuję, jakie, a z jakimi. A jak je troszkę e, wyciszam, to e, to ma znaczenie, jaka rzeczywistość jest moją rzeczywistością. E, ja bardzo mocno w to wierzę. Zaczęłam to jakiś czas temu obserwować i. I dzisiaj zdaję sobie coraz mocniej sprawę z tego, że rzeczywiście prawa wszechświata i między innymi właśnie to prawo przyczyny i skutku, prawo akcji i reakcji, prawo siania i zbierania, to jest właśnie to: to, to jest to, że, że jest. Zawsze jest skutek, na, na skutek przyczyny właśnie są okoliczności. I przyczyną są nasze myśli, uczucia, nasz sposób właśnie myślenia, to co nasze wartości, czym się kierujemy, czy, czy staramy się kierować dobrem, czy jednak dajemy upust złym emocjom, dajemy upust krytyce, dajemy upust ocenie, czy jakimi emocjami się kierujemy? Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy mamy mieszankę przeróżnych emocji w swoim życiu, ale ja odkryłam w pewnym momencie, że możemy nad tym panować i możemy tym zarządzać. Wszystkie, że wszystkie emocje są po coś, są po coś że służyć i właśnie uczę się tego zarządzania tymi emocjami bo obserwuję że to właśnie tak działa że to właśnie one kreują moją rzeczywistość I jest takie cudne zdanie w prawie przyczyny i skutku bądź przyczyną w prawie przyczyny i skutku bądź przyczyną co o tym myślicie czy się zgadzacie że mm, że jak myślisz, tak osiągasz, o czym myślisz, to przyciągasz. Kiedyś na pewnym szkoleniu z Polem Martinellim takie właśnie super zdanie bardzo mi zapadło mocno w serce: że nigdy, nigdy nie przeskoczysz. Tego, co o sobie myślisz. Po prostu nie przeskoczysz tego, co o sobie myślisz, swojego poczucia własnej wartości, pewności siebie, nigdy nie będziesz mieć wyższych rezultatów niż poziom, niż do poziomu, w którym em, siebie oceniasz. Jeśli w skali od 1 do 10 oceniasz się, nie wiem, powiedzmy na 6, to nigdy nie będziesz miał rezultatów, nie przyjdą do twojego zespołu, do, twoj, do Twojego życia ludzie, z którymi możesz osiągnąć rezultaty. Wyżej szóstki. A jeśli przyjdą, to zdarzy się to. To, za, to bardzo szybko odejdą. Bo to tak jak, jak energia. Energia e, musi mieć harmonię, musi mieć przepływ i, e, i musi m, wiedzieć, po co tu przyszła i że zostanie wykorzystana. Bo jeśli nie zostanie zużyta, tak jak na to zasługuje, to po prostu pójdzie sobie gdzie indziej. Więc e, jak myślisz, e, tak osiągasz, o czym myślisz, to przyciągasz i w prawie przyczyny i skutku bądźmy przyczyną. E, bądźmy przyczyną. E, proszę zostawcie komentarze, co na ten temat sądzicie i jak to się u Was sprawdza, jeśli już z tym pracujecie, cudnego dnia wszystkiego dobrego.